pada bardzo. W Warszawie już wiem, że temperatura jest na plusie. Przyjemnie. A tutaj zima totalna. Zmarzłam jak diabli. Za chwilkę idziemy do restauracji. Dobra, wracam do Was. Musiałam na chwilę z telefonem niżej. Tak jak mówiłam, idziemy do Sicilia Ristorante. Jedna z lepszych knajp w Rzeszowie. Przynajmniej naszym zdaniem, nie? Prezent i zaproszenie świadkowi wręczone. Poszło bez problemu w sumie. Nawet chyba się ucieszyli. Przynajmniej Łukasz nie płakał, nie? Nie było szlochu. A mam wrażenie, że żona naszego świadka chyba jej się spodobała forma zaproszenia. Dobra, teraz chowam ręce, bo zaraz zamarznę. Pa. Jesteśmy przy Muzeum Dobranocek, jako ciekawostka. Chyba jedno z nielicznych takich muzeów w Polsce. Mamy różnego rodzaju muzea, zabawek, lalek, a tutaj mamy Dobranocek. Spotkamy tu misia uszatka, Bolka Lolka i Lolka, Koziołka Matołka i tym podobne rzeczy. My chyba dzisiaj nie wejdziemy, bo już jest zamknięte, ale kiedyś się z Kubą... no właśnie bym pojechała. Tak się kończy nagrywanie. Jezu, Kuba, ja jadę. Nagrałaś mnie. Wiesz co, mam chyba trochę większy problem niż ty w kadrze. Nie. Ale to było... Skasuję, wytnę, odsuń się. Tutaj mamy teatr mask. Maska, Boże. Jestem analfabetą wtórnym. Ale pojechałam. A tak wygląda zaśnieżony Rzeszów. Ja wiem, co ja robię. Tutaj mamy naszą restaurację Siciliana. Trochę chyba już w takich światełkowo-świątecznych klimatach. Ale my idziemy jeszcze na spacer. Ona jeszcze. Myślę, że nasze miejsce jeszcze jest niewolne, zajęte w sensie. Więc idziemy oglądać rynek w Rzeszowie. Jesteśmy na rynku. Mega klimatycznym przy zaśnieżeniu, trzeba przyznać. Dużo światła, dużo bieli. Stare, ładne budynki. Jeden przystanek, który nie chce się dać sfilmować na kamerze. Jako ciekawostkę, Rzeszów jest uznawany za stolicę kebabów. Kebabownia na kebabowni, różnie pisana przez B, przez P. Plotki głoszą, że faktycznie są dobre. Nie wiem, nigdy nie byłam tutaj. Wybieramy chyba bardziej ambitne lokale. A tymczasem idziemy dalej na spacer. Absolutnie właśnie byśmy Śnieżką dostali. Fenomenalna pogoda na spacer. Jeżeli nie zamarzną mi zatoki i jutro nie będę chora, to będzie cud. No dobra, to idziemy. A tym razem czasem się rozłączam, później się odezwę. Zobaczcie, jak pada. Super. Tam już jakiś bałwan. Ciekawe jestem, jaką wy macie dzisiaj, czyli w niedzielę, pogodę. Czy jest tak samo biało jak tutaj? A może słońce u was świeciło? W Warszawie, tak jak mówiłam, temperatura na plusie. Nic nie pada. Ty, ale patrz, jaki ambitny ten bałwan. Z oczami, nosem. Trochę dużym nosem. Z profilu go weźmiemy. Kuba umiejętnie unika kadru. No pięknie tu jest. Dobra, do później. Tutaj mamy knajpę, która jest chyba kolejnym naszym celem do zdobycia, jeżeli chodzi o restaurację. Kiepsko pewnie to widzicie. Ale generalnie nazywa się Browar Manufaktura, jest dosyć świeża i w sensie niedawno otworzona, ale wygląda bardzo zachęcająco i myślę, że następnym razem, czyli pewnie koło 20 grudnia, jak będę, to miejsce absolutnie do odwiedzenia. Ale ładne te światełka. Takie już
trochę świąteczne klimaty. No już wyszliśmy z restauracji, było jak zawsze fenomenalnie. Powiem wam, że czuć ewidentnie pasję w tej kuchni. Właściciel sam mówi, że to nie jest jego zawód, że to jego pasja. Jest radcą prawnym. Pracuje w dużej korporacji, a kuchnię robi tylko i wyłącznie dlatego, że kocha to, co robi i kocha ten klimat, więc ewidentnie jest to wyczuwalne w na talerzu, tak na dobrą sprawę, w garnkach. Dobra, teraz biegniemy na autobus, bo nasze auto, jak chyba mówiłam, czy nie mówiłam. Wracając, nasze auto u mechanika już prawie będzie gotowe i będziemy mogli je zagazować. Biegniemy na autobus. Zostały nam w sumie chyba 3 autobusy do końca jeżdżenia dzisiaj. A ja jutro rano muszę wrócić do Warszawy, więc się ogarniamy. Kuba, nie szuraj. Nasz autobus już przyjechał, jeszcze faktem nie podjechał pod nasze stanowisko. Ale mi bateria też pada, także żegnam się z wami i widzimy się pewnie jutro. Na razie. Bo Kuba, wykorzystuję jeszcze chwilę, bo Kuba poleciał do kibelka. Powiem wam, że nie spodziewałam się takiej zimy już teraz. Jechałam z Warszawy, było naprawdę absolutnie na plusie, dużo na plusie. A tutaj? Śnieg po kolana. No i w ogóle źle spojrzeliśmy na rozkład jazdy. Okazało się, że czekamy na ostatni już autobus, który będzie dopiero za pół godziny. W taką pogodę trochę kiepsko. Bateria zaraz padnie, zostało 10%, dlatego teraz was całuję już naprawdę ewidentnie na 100% dzisiaj. I do zobaczenia, pa!